Dawno, dawno temu, na prawym brzegu Słupi istniał gród, obok którego z czasem powstało miasto. W 1310 roku, po tym jak Słupskowi nadano prawa rubeckie, nowy ośrodek miejski zaczął się rozwijać na lewym brzegu rzeki. Wkrótce na rynku stanął niewielki ratusz, który systematycznie rozbudowywano. W 1665 roku, podczas wielkiego pożaru miasta, ratusz uległ poważnemu zniszczeniu. Stary i nadszarpnięty zębem czasu gmach rozebrano w 1798 roku, a w jego miejscu postawiono nowy. W 1897 roku na projekt nowego budynku ratusza ogłoszono konkurs architektoniczny. Spośród 87 nadesłanych projektów wybrano pracę Zara i Wala z Berlina. Wiosną 1899 roku rozpoczęto pracę budowlane. Pomimo ciężkich warunków terenowych i faktu, że w tym czasie nie było w mieście bieżącej wody ani prądu, pracowano w pocie czoła. Dbano również o szczegóły i o to, by ratusz prezentował się dostojnie i długotrwale. 4 lipca 1901 roku ratusz uroczyście oddano mieszkańcom do użytku. Na imprezę przybyło wielu dostojnych gości, a w sali posiedzeń odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej. W ostatnich latach ratusz przechodził liczne remonty z dbałością godną zabytku. Dzięki takim zabiegom budynek dotrwał do naszych czasów w niezmienionej formie i dziś jest wizytówką i atrakcją turystyczną Słupska. Children bleed and somewhere. Some have too much while others need and somewhere. Someone's looking to believe and that he